Wszyscy trzecie, żeby się znalazły w naszej dzielnicy, bo wszyscy będziemy tam, prawda? W pewien sposób nam nawet wspominano, jak gdzieś tam kolega z Czubów, nie wiem kto, ale pozaznaczał na kolorowo inwestycje, które weszły z tego okręgu wyborczego, to tak się zrobiło kolorowo. No, jesteśmy dobrym graczem, gramy wspólnie przemyślane inwestycje. Myślę, że to też sprawdza się też i przekłada się w głosowaniu i z rozmową z prezydentem. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze mam pytanie, wracając do odnośnie tych działek, no to przecież to tak stanęło, że ten, że po prostu, bo ja myślę, że my powinniśmy wysłać pismo, że my chcemy zamian. Ja uważam, że to by bardzo dużo rozwiązało sprawy, znaczy, bo ja uważam, że na koniec wodzie rezerwa działek powinna, a nie, że ksiądz z naszej dzielnicy praktycznie wyrwać wszystkie dzieci. Z tym, że będzie tu pewnie ksiądz, a w diecezie będzie się nie robić, albo są pieniądze, są olbrzymie pieniądze. No to ja wiem, że to są po tamtą działkę. No dobrze, ale ja uważam, że my powiedzmy i poczekamy, co oni odpiszą. Co oni odpiszą? Ja mam też okazję zapytać o kwestię Krosnowej. Czy jak to wygląda z punktu widzenia miasta? Bo tam jest kwestia tego wiaduktu, który jest kosztowny i połączenia na Stulicową w całości. W zasadzie. No bo tam no tam gdzieś koło Rzykowej, w okolicach Rzykowej miało być połączenie. A chodzi mi o to, że w zasadzie po Ustroniu to jest w tej części dzielnicy chyba.